Dzień dobry, z tej strony Pixel i wyjechaliśmy do Warszawy. Tak, pociąg się opóźnił 2 razy. Nie polecam. I no cóż, zaraz się wybieramy na Pixel Heaven za jakieś 2 godziny. Też otwarcie jest do 10 dopiero. No i chyba się już spotkamy tam. Spa. A więc tak, przyjechaliśmy na miejsce. Tam to się gdzieś odbywa. Tylko trzeba jeszcze jakieś pół godziny wysiedzieć na murku. Gdzie są papierochy. Ja. Niezbyt dogodne miejsce do siedzenia, ale jak się nie ma, co się nie ma, to się lubi, co się ma. No i chyba zobaczymy się już w środku, jak tam będę. To cześć. Hello, to znowu ja i zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Tutaj... I gram sobie. Gra sobie w Minecrafta, próbuję zesporować pad. I kogo tu też mamy? Axel, witam. No, witamy wszyscy w trójkę. I... No jeszcze nie wchodzimy, Tak, no niestety, tak na to wygląda, że nie wchodzimy jeszcze. Wywalili go z imprezy. Tak, wywalili mnie z imprezy. Powiedzieli, że... Jakkolwiek to brzmi. Chociaż jeszcze się nie zaczęła. No tak. Powiedzmy... Ale do... Bo jest to godzinie 10, nie, a teraz mamy godzinę 40 coś. No 40 coś. Czyli za jakieś 20 coś będziemy. A jeżeli mnie znowu nie wywalą, to się wkradnę i jakoś stąd nagram. No wreszcie weszliśmy, jeszcze nie jesteśmy w budynku, ale jest już. Wyjściówki i tak dalej. Wszystko jest. I tam się wybieramy. No tu już Pixel Heaven jest, mogę przybliżyć? Nie, to dupę. Więc kolejne cięcie. No i wreszcie jesteśmy tutaj, o! Kombo! Halo! Kombo! O. Proszę bardzo, ludziki, oto Amiga i Commodore. Amigi i tak dalej, żeby na to pobrać. Kurde. Oczywiście stare monitory. CRT. Ja, Sioni. Tutaj proszę bardzo, Commodore 64 bardzo okazały. Widać, że właściciel dobrze go trzymał. Nie no. Sport. Różne są, jak widzicie, tego modele Commodora. Tutaj mamy czytnik dyskietek do Commodora, tak dobrze? Tak. Tu bodajże Amiga jest, o ile się nie mylę. Ekstra video. O, Commodore 1280, czyli chyba sequel, z tego co pamiętam. Od Atari. Słynny joystick. Tutaj znowu Commodore. I myszka. Patrzcie, tak kiedyś wyglądały myszki, dzieciaki. I kulka. A to były joysticki. No. Tak to miałem. No, tutaj Amiga Commodore A500. Na dyskietki. Wszystko jest, proszę Państwa, wszystko. I już dalej chyba się wszystko powtarzają. O, po chwilę Pegasus, bardzo. Pegasus, nie. Pegasus. Start celek chyba się zawiesiło. O, Sonic. Gdzie? Proszę bardzo, to jest mega drive. Nie, to jest, tutaj, zagramy sobie, tak? No, oczywiście. Bardzo. Dwa. Dwa. Ty mi zrobisz takiego rekta. Tak. Jak to? Ja jestem zaskoczony, że wiesz. Zobaczmy. To jest mega drive, co nie? No, to jest druga część mega drive'a, to jest nowy model. To chyba... Mi to tak miga na tym. No, to jest tak. Nie wiem, jak jest to jakoś widać. Nie, gówno widać. Nie wiem, jak to nagrać, ale dobra, postaramy się jedną ręką, jedna ręka challenge. Właśnie. O kurde. Aha, klasyczne 400, no właśnie, miliony gier w jednym. Tak. Tak naprawdę tylko 3. Bez kontry. Kontra, o Jezu. Jeszcze w kontrze jest wiele kontr. Dobra. Wszystkie to takie same. Weźmiemy klasyczną kontrę. I kontra, proszę bardzo, po raz pierwszy gram na lepszym sprzęcie. Dobra, jeden player. Dobra. Jadymy w kontrę. Stage 1, nie warto. No i zobaczymy. Kontrę przejść jedną ręką do... Trzymać jedną? Dobra, ja będę... Tak, czekaj. O. Kamerzysta. Professional. Od razu mówię, że nigdy w kontrę nie grałem. Jestem lama, wiem. Zmieni taki efekt. Z mojego będzie tak na ciebie, a z twojego będzie tak na... Tak.
samochodu do lody, ale spokojnie, to było wszystko zaplanowane. Już jedno życie poproszywali. Jeszcze nie umarłem. Nie? A, dobra. Dlatego nie mogę spać. A co zrobić kiedyś kolkę? Raz. Zaraz telefon się grzeje. Jeep, halo. Dobra, ja jestem. Gram pompę, umiem. I żyję jeszcze. Czekaj, znamy się jakieś gry? Takie dzieciaki kiedyś były gry. Nie jakieś kurde 3 lat jak teraz. Halo, wróty nie było w tym gry takiego. Jest ich śmierci jeden. Czuję, że zaraz będzie druga. Też mam taką nadzieję. Bardzo aby mógł. O, to jest chyba jakiś lejny. No i pięknie, teraz mamy jakieś. Może dalej, bo jak na razie będzie pokazać. Jakby tu coś jakiegoś tam miał skierał, bo to przeszło. I prawie spadłem. No, może być. Dobra. Ale spoko, spoko. Nie, nawet ładnie to wygląda. No. Czemu nie? Na nagraniu to wiesz jak wygląda. Nie, z kacą mogę. Zostawicie? Weź spindasza. O już. Gandem, dobra. Słuchajem, o. Dzięki, oto byście RF. Kiedyś to była grafika, ale gówniana była rozdzielczość. Ej, patrz, czekaj. Dotknij tu. Dotknij tu. Czujesz to, kurde? No. Dobrze, jest teraz tutaj Sonic na ekranie LCD. Mogę tylko wam spróbować powiedzieć, jak to brzydko wygląda. Ale to jest gra na... Ale jest 60 FPS. Jest 60 FPS. Proszę bardzo, tutaj Amiga CD. Game Boy, patrzcie, Game Boy z Game Boy kamera. Hello. Stary, poczekałbyś, bo muszę z poskreda iść. Dobra. Jo, kamera! Poczekaj. Game Boy kamera, chwila, uda się zrobić zdjęcie czy nie? Say! Tu jest printer. Wow. Dobra, więc tu jest Game Boy printer. Dobra, chyba teraz mogę sobie zrobić zdjęcie i wydrukować. Fajnie by było. Nie, no właśnie ja próbuję to zrobić. Halo, jak to się powinno robić? To jest. Chyba nie pytanie. Już maskę? I wydruk? Poproszę. Chciał uśmiechnąć? Jakoś? I tak chwilę. Można odebrać. Dziękuję. Dziękuję. Patrzcie, drukuje się. Tutaj Amiga, patrzcie. Mam zdjęcie, ludzie, mam zdjęcie. Jestem w Game Boyu. Jak to teraz wyrywać? Dziękuję bardzo. Tutaj trójki baksy ze sobą walczą. Ja się bo ja tu sobie mówię. Tutaj patrzę jest. Patrzcie, to jestem ja w Game Boyu. Pamiątka na całe życie. Pokaż? Ej, mogę się pokaż. Ty, ja też chcę. Ja też chcę, jak się to robi. Nie jestem pewny. Jak ty to zrobiłeś? To jest... Ty, jak się... Pan mi pomógł. Ja muszę to zrobić. Jestem z Game Boya, nice.
Patrzcie ludzie, to są dyskietki z DuckTales. The Quest for Dawaj Go. Tego gameu, ja muszę sobie zdjęcie zrobić. Czekajcie, jakoś to trzeba. Dobra. Jademy. Trzymać ci? Nie, chłopie. Jestem mistrzem. Dobra. Dobra, GG. Gram? Jestem lama. Gdzie się brało tą kamerą? Nie wiem. Nie, to tym steruje, ale żeby wszystko było potrzebuje tym. Jest jak to działa? Nie. W terenie, jaki nie jest, dobra. Dobra, jeszcze tu gramy, ja jeszcze go nie pokonałem, on mnie zaraz pokona, dobra, ja już się poddaję. Ale mamy tu DuckTales. Fajnie by było zagrać sobie w DuckTales. Sobie was zdjęcie wydrukował. Game Boya. Patrzcie ludzie. To jest inny rodzaj kontrolera do PlayStation 1. Czyli taki arcade'owy bym to nazwał. No i zagramy sobie chyba w DuckTales. Chciałbym. Ja serdecznie. Ale wiesz, że te dyskietki chyba się w cholerę długo ładują. Nie, spokojnie, ja to naprawię. Andrzeju, nie denerwuj się. Dobra, nie umiem tego uruchomić. Nie uruchamiam tego, bo zepsuję. Zobaczmy tutaj, jak grają mistrzowie. Jej. Nie, jest jakieś fajne. Jesteśmy wydrukowani w Game Boyu. Wisimy sobie na ścianie. PlayStation analog joystick. Proszę bardzo. Rentowany joystick to pierwsze podejście są do kontrolerów analogowych. Przed ręce mało znanego dual analog kontroli. Wszystkim świetnie znanego dual shocka. I oczywiście Ace Combat 3. A tu mamy bardzo ładne. Teraz poproszę wszystkich nieletnich o zakrycie, twarzy. Oto specjalny PlayStation 1. I Power Glove. To jest kolejny kontroler do PlayStation 1. Specyficzny, przyznam, ale po prostu to jest moje marzenie gamingowe, żeby czymś takim pograć. No cóż, Pixel kupił Szusia plakiewał beze mnie. Bo też ten poszedł pod kolegi. Znowu zginął kolega. Mamy rozpoczętego Power Glove'a. Pokażę moje zdjęcie w Game Boyu, ale mam już w plecaku. Tak, tutaj specjalny pad. A właśnie, to taki, że się na rękę zakłada. Tak, to jest tak zwany Power Glove, moi drodzy. To jest taka trochę ścierpko nauki. Że sobie połączę mu ręką. Więc tak, zakładamy takiego jegomościa na rękę. Chcę sobie poradzić jedną, ale dobra. Okej, teraz będę. Tak, kurde, ja też będę chciał. Czy założę? Czy założy? O tym się przekonamy w następnym odcinku. Tak. Dobra, jest chyba jakieś założone. Tak na dwa party podzieli, bo za drugie, tak? Tak. A więc tak, moi drodzy, zaraz wam to pokażę. Ja to zastopuję. Dosyć niekorzystny. No i tak, teraz wam przedstawię to urządzenie. Otóż tak, jak widzicie, tu mamy wszystkie akcji, tak zwane. Wszystkie klikanie, duperele. R1, L1 i o, masz kolegę swojego. I przycisk, który nie wiem dokładnie co robi, czyli jakaś, nie wiem, tylda. Jest to start, select i reset, co jest najśmieszniejsze. No i tak, są to dwa tryby. Analogowy bodajże, cyfrowy i sztuczny analogowy. Do gier, jakie mają tryb analogowy, to oczywiście tryb analogowy i tak dalej.
No i pewnie się zastanawiacie, co to do cholery jest. Otóż to jest to wszystko, co działa jako gałka analogowa. Czyli obracamy naszą łapą, żeby sterować na przykład kamerą. Tak to mniej więcej działało. No i tutaj oczywiście przyciski pod kciukiem, czyli R, L1, R1, L2, R2. Dziwne, że mamy te futry, ale dobra. Tu mamy Philips. Dobrze, że nie Philips CDI. I tego co widzę, to Magnavox Odyssey chyba. Co? Ale dobra. Game Gear. Patrzcie, kolejna gra konsola Sony. Game Gear. A na nim Doom. Ale ładnie to. No chopie. No ja to odłożę. Tak, tak wygląda Doom na Game Geara. Że jest dosyć ładna, tylko że ci co mieli Game Geara, to wiedzą jak to wygląda. Że Game Gear jakoś tak, no powiedzmy, że z 2 godziny może potrzymać. Mimo tego włączyć. Nie będę tego psuł. Tutaj mamy... O, tutaj mamy grę typu Plug and Play, czyli MS Pac-Man. Zabieramy sobie Pac-Mana. Gramy. Kurna! Nie knij! Kurna powiedziałeś! Dobra, jasne. Jestem słaby Pac-Manu, od razu mówię, to mi gówno widzicie, ale dobra. O, jest, dobra, mam czereśnie bodaj. Widzę schemat, jak się podążają, ale po prostu... Jezu, granie na joysticku Pac-Mana. Nie polecam. Pixel na pixel heaven. Pyk, pyk. Chociaż jedną grę tutaj przejdę na tym całym kompleksie. Fajnie się bawić nagrywając ze mną, no. Bardzo, wiesz? No. O, dobra, już. Wreszcie pogramy sobie tu. Bardzo ładna okładka. Bardzo ładna okładka. Czy kurde, zobacz, tak słody dosłownie. Nie. Pływa się nagrywa. Dobra. Ja chyba muszę przełączyć na Fifa też 60 FPS 4K, co? Jest. Zaraz, no dobra. O jest. Gra. Klasyka. Wiem. Dobra. Jadymy. A co to za gra? To jest Ace Combat 3. Ci co grali to wiedzą. Dobra, ja mam zestrzelić aliantów prawdopodobnie. Gięcie Ruscy. Patrz, tam się tak coś wreszcie uruchomiło, które wsadziłem. No mówiłem, to coś się uruchamia. No Jezu, jest pięknie ludzie. Bo sterowanie to jest chujowe, nie polecam. To jest jakiś przycisk kamerowy. Nie no, piękny jest ten pad. Dobra. Jakoś daje radę, chyba. Ale i tak nikogo jeszcze nie zestrzeliłem. Jestem pacyfistą. Gram w Undertale, nagrałem prawie pacyfistran, to mogę być pacyfistą. Halo, halo. Kopyta mi walo. I chyba oczy będą boleć. Jak ktoś ma epilepsję, to nikt tego nie ogląda. Właśnie. Trzeba będzie... Patrz! Patrz! Trzeba będzie dać te ostrzeżenie przed epilepsją. No dobra, dajemy na tym, na początku. Dobra. Każdy myc! Dimi! Dimi! Jest dobrze! Dobrze, udało mi się. Jestem mistrzem. Tutaj. No nie, nie skręcaj. Mam mapę, o Boże. Ja rozumiem, że twoim ograniczeniem jest pamięć, tak? No. A moim ograniczeniem jest kurde procesor, bo mi się tak telefon przeje. Do it, man. Zestrzelę go. I
ty masz aparat 720, tak chociaż? No chyba coś w tym stylu będzie. No, to przynajmniej. Bo tam tak daktaj sobie. Ej, daktaj, kurde, leci. Wiesz, on spróbuje tym power glove'em. No. Jak zrobisz zeza, to też widzisz, jak to tak miga strasznie. No. Na to zeza. To wiecie co, ludzie? Ja sobie zapnę ten power glove i zaraz się widzimy, jak go podepnę. Zobaczymy, jak to będzie się grało. Dobra, jesteśmy zarąbiście gotowi. Power glove jest włączony. Ciekawe, czy będę mógł to grać. Nie, nie mogę. Myślisz, że to działać będzie? Nie mogę grać. I na tym przyłączę mod. S, analogowy, no. A? Nie, to jest chyba tylko, żeby pokazać. Najwidoczniej nie działa chyba. Obejmę się smakiem. No, ale fajnie było sobie go podtrzymać, hehe. Co? Fajnie sobie było podtrzymać, hehe. Dobra, co tu jeszcze mamy fajnego? Tam mamy SNES-a. Super Famicom. Tutaj jest chyba, czekaj. Ten Magnavox. Chyba nie, czekaj. O, tu jest Sega Sa. O, Sega Sa. Widzę, że tu pan boje seksu. No niestety. Tutaj mamy Atari 2600 bodajże. Reklama Pingwina. Wszyscy się sprzedali. Dobrze. Nie wnikam. Co my tu jeszcze mamy? Pamiątki. Kwiatki 80 zł. Wow, sekundę. Kupię sobie to, muszę sobie to kupić. Donkey Kong, let's. 290. Muszę to kupić. Ja muszę to mieć. A to co? To są jakieś magnesy. Takie rękodzieła. Nie, rękodzieła, nie. Weź mnie zostaw. Kiedy zły. Dobra, maskotki z Pokémon Stitches. Nawet jest Mario, o. Ja patrz na te kwiatek. To jest fajne. Nie, patrz. Masz na bolzupy. Ej, nie, mogę kupić taki rzecz. Michałowi będziemy kupić. Mu tak kosztą. O, mamy tutaj no, Mario z Mario Bros. 3. Co tu jeszcze mamy fajnego? Tam jest Mario sobie. Opiera się o Optimusa Prime'a. Drogie to trochę jest, ale... To trochę jest. Tu chyba znowu Riverite. Mini TV Color. Riverite gra. Ale nie ten. Mini TV Color. A tutaj mamy. To jest ludzie, to jest Nintendo. Entertainment System, znany jako NES, tylko że japoński. Riverite. I oczywiście telewizor Sony. Ale dodatkowo to jest podróba. No tak, bo widzę, że obok tutaj mamy NES, tutaj mamy podróbę japońską. Podróbę japońskiego NES-a mamy. O. No właśnie. Działa. Mamy wszystko pięknie, ładnie. Co tam jeszcze mamy? Automaty. Collector Vision. To nie są automaty, mój drogi. A, tu mamy automaty. Chodziło. A tutaj mamy Sega Master System. O, dobra, działa. Nie, ale niestety zmieniamy to wybór. Zauważyliśmy. No i automat. Tak. Tutaj mamy Star Treka. Chyba tylko pinball. Pinball. Nie spodziewałbym się czego innego, ale... Fajnie by było, jakby dali ten automat z Mortal Kombatem. To też było takie no. Automatowy Mortal Kombat. No co mamy? Doktor Dud. Doktor Koleś. Black Rons. Lady Fade. To tłe. Tutaj mamy... Kongo. Kongo, tudzież Ripoff z Donkey Konga. Fast Break. Cokolwiek to jest. No. Czyli pewnie jakaś podróba ten. Fast Break Fusion. Tak. Indianapolis 500, czyli połączenie. Czekaj. Czyli połączenie Indiany Jonesa i. Wycieramy i wcale tak nie zrobię ciepła. Tak. Czyli czekaj, ci ciepło są świetne. No. Nie, no to. Jest tak prawie nie starczy baterii. Pół pamięci. A ja mam powerbank. A na USB, więc nie wiem. A tu ludzie, no niestety
to jest koniec mojej pamięci, może coś jeszcze będzie nagrywane, na przykład z telefonu. Cześć. Dobrze, cześć, tu jest Bulba, to jestem ja, hello. No i nie wiem, może zobaczymy się za chwilę, a może już w moim domu. Hello. Więc tak, wykorzystam jeszcze tą minutę, żeby się z wami pożegnać, więc już chyba nic stąd nie nagramy. Pokazałem wam wszystko, wszystkie konsole, wszystkie komputery, jakie tutaj są. Już sobie będę tutaj sam łaził. I no cóż, no tylko pozostaje mi się pożegnać. Moja relacja bardzo fajna się po tym całym nagraniu. Więc dzięki za oglądanie, mam już wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa. Dobra, więc jesteśmy znowu, tym razem lepsza jakość. Czy? Może będzie ten ADP? Ten ADP? Nie. Coś z tego Pixel nie liczy na to. Jesteśmy aktualnie w hali, gdzie są wywiady. Gdzie? Chcę z nim zdjęcie zrobić. Panie mi miło. No gdzieś tam. Bo oni tam siedzą. No teraz to już nie będę zbytnio przeszkadzał. Na czym? Tak ludzie, tam siedzą bracia Olivier. Tam o, zostałem od nich autograf. Bo jestem podjarany, okej? Okay? Pixel okay. Dostał autograf od nich. Od braci Olivier dostałem, jestem podjarany. Dostaliśmy też... produkty reklamowe i ich nową grę, Sky Saga, polecam, grałem. Tam stary reklamy. No dobra, jest. No ręki nie nagrywaj. I uważaj, żeby mikrofonu nie zakrywać. W sumie raz. Ja to na przykład trzymam tak, no nie, bo mikrofon mam tu jeden, a tutaj mam drugi. Gdzie mam jakieś stoiska? Chyba reklamujące jakieś projekty. Tam widzę Liars of Fear. Hot Guns, Love You to Beats. Joshy Remy, Snowy Butcher. Rob Demons. Bookman Killing, Badass Hero. Angry Joe. Where we are? Dobra, tutaj mamy jakąś nową grę. Wygląda mi jak terapia. To jest jak terapia. Tutaj mamy jakąś grę. Gram, a osoby tu innego można było znaleźć poza grami. Gandalfary. Co tu jeszcze mamy fajnego? Hot Guns. Dobra, tutaj mamy Hot Guns. Proszę. Tu Liars of Fear. Horror straszny nie polecam, jeżeli ktoś nie lubi horrorów. Horrorów nie polecam Liars of Fear. Straszny. No nie. Dobra. Więc idziemy chyba zrobić zdjęcie. Więc idę sobie chyba zrobić zdjęcie z braciami Malini. Z braciami Olivier, proszę. O jen. Jakby to widzieli. Album dostał. Po łbie. Nie tylko. Chyba słyszę remix ze Star Warsów. Tak sądzę. Nie wiem, jest to strasznie głośno. Hej, Zelda. Musisz do nich powiedzieć, bo ja nie ten. No chyba, że jeszcze przyjdą. Przyjdą jeszcze, bo oni mają to o 18 wykład. No to okej. Okay. Bo jak widzimy, tutaj mamy pamiątki też różne, duperelki. Chociaż nie wiem, co to ma być, ale okej. Okay. Tutaj mamy, jak widzicie, linka. Linka jakaś tutaj, nie wiem co. Ze Skyrima jakieś, z Mega Mena nawet. Condom box. Tam można sobie zagrać na PS4. Wieśka można sobie zagrać. Poszła. No i tu mamy targi od CDP.pl, czyli od wydawcy polskiego praktycznie 50% gier. Do Jonker nie bardziej. Co tu tutaj może zobaczmy jakąś okazję fajną. Zobaczmy co tu fajnego jest. Może coś znajdę. Alcatraz. Planetarium, nie. Lata. 5 zł. Wiedźmin. Gra przygodowa.
Tutaj co mamy? Za 5 zł co tu? Saga Deponia, nie znam tego. Jest to ciekawe. Ja tego ogólnie szukam takich konkretnych tytułów, takich rarytasów. Ale jak widzę, to tylko jakieś główienko oddają. Tak. No mówiąc kolokwialnie. Co tu mamy? Wydawało mi się, że widziałem super hot. Ale to by było za piękne. Co my tu jeszcze mamy? Super hot za 40 zł. Właśnie o nim mówiłem. Diablo 3. Za 50 zł Diablo 3? Po 40 zł tutaj widzimy gry na Xboxa i PS3. Na przykład tutaj Transformers Devastation. Tutaj też są same chyba na PS3. Star Wars The Force Unleashed 2. Tam są tylko już na PS3 też inne takie. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Tropico. A nie. What? Mam. No tutaj mamy tego Star Wars 3 za 20 zł. Ludzie, ja to w dniu premiery 60 zł za to płaciłem. To się nazywa przekreślcie. Thank you. Cheers. To bym sobie kupił, 15 zł. Nieźle. Wiesiek. Edycja rozszerzona, 1K. Co 15 zł wiesiek, ja wiem. Serio. Okej. Sądzę, że to się CDPPL mam. CDPPL to się spodobało. Cóż, na tych targach chyba nic nie wykryje jakiegoś zarąbistego, żadnych gier Lego, bo jakiejś okazyjnej cenie nie ma. Ale no. O, coś od Blizzarda tam jest. Aha, Overwatch oczywiście. Co tu jeszcze? World of Warcraft jest, edycja rozszerzona. A co tu? Edycje, koszulki z Minecrafta. Tam znowu są koszulki z Minecrafta. Demokracja, Boże, taki Hitman. A to co mamy? Game Deck. To jest Game Deck? Gra neoplanszowa. Teraz. Czy to jest holograficzne? Nie. A szkoda. Znowu mamy Overwatch. Overwatch. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy kolejne stare komputery. Chwilę czasu, co ja patrzę? Mam Amstrada, stare telefony, w ogóle wszystko stare tutaj. Jest, wszystko fajnie. Tutaj mamy stoisko Hyperbooka, czyli ludzi, którzy robią bardzo dobre laptopy gamingowe. A tu mamy kolejne konsole, tudzież komputery, tudzież stare komputery. Tutaj Moshpit Simulator, to nie wiem czym jest, ale czymś na pewno. Tutaj proszę bardzo. Można się pobawić w Boga. Wziął pseudoboga, bym powiedział. Dobra, jeszcze raz. Coś kliknąłem. Tutaj mamy mangi, więc fajnie, że też otaku jest wspomagane, że tak to nazwę. Ale nie ma sprzedaży online. Więc takie trochę przykro. Mi. Tutaj też chyba mangi są, z tego co mi się wydaje. Ale jest Garfield chyba. Chyba to jest Garfield. Games Workshop. Są to jakieś przedmioty kolekcjonerskie, nie przedmioty kolekcjonerskie. Mangi, nie mangi. Stary magazyn nawet. Czy innymi słowy sprzęt dla kolekcjonerów. Pauka jest hell. Polus Lord of Light. No, sprzęt dla kolekcjonerów sami. Proszę bardzo, ten to jest Remek Tomek i Atomek. Tu. Ale szczerze powiedziawszy, to jest źle zagospodarowane. Tutaj jest jak na moje. Dużo miejsca można by tu było zrobić z czymś. Deadpoola, Harley Quinn. No, fajne tutaj rzeczy są. Szkoda tylko, że się nie interesuje zbytnio komiksami. Ale widzicie Comic Zone? Lis. Fox. Idealnie. Siebie. Dobra, co my tu jeszcze możemy pozwiedzać, żeby was tutaj nie zanudzić na śmierć? Mógłbym się jeszcze przejść na... No, znowu mamy symulator
czegoś. Nie wiem, bo strasznie mało cosplayerów w ogóle tutaj jest, jak na moje. Żadnego jeszcze nie spotkałem. Dobrze, że spotkałem braci Olivier. Mam przynajmniej ich autograf, może uda mi się zdjęcie wywinąć. No jeszcze teraz sobie chyba poszli. Ale na szczęście oby wrócili, bo jeszcze w końcu mają tutaj wywiad. O, tutaj jest Out of Reach. Polecam grę w ogóle. I gra, której niezbyt rozumiem, czyli Gargesses. Jest chyba dla deweloperów kącik, czyli pokazać ich produkcję. Tak sądzę. I think so. Tu mamy... Co mamy tu chyba? Nie, Blazebro. Myślę, że Diablo. Ta gra podobna do Diablo, więc mogę się pomylić chyba. Chyba, że jestem kupa i nie mogę się pomylić. Nigmatis. The Mists of Ravenwood. Ja myślę jeszcze przez te stare gry. Ja pisałam po kolei, co tu jest. No, reklama nowego Dooma. Oczywiście musiała się pojawić. Co tu jeszcze? Tutaj mamy automaty, przy których mi się już wyczerpała pamięć kompletnie. W aparacie. No i tu mamy miliard po prostu. Wow. Miliard tych gier. Żeby sobie wybrać. Pewnie to jest jakaś, wiecie, od razu już załadowana, żeby po prostu można było sobie coś pograć. Ten wysłuchany Bombi Car. Oczywiście ja w to nie zagram, bo nie mam przy sobie żadnych monet. Ale jest coś takiego. Można sobie zobaczyć, zawsze Arkanoid. Arkanoid znany też jako Breakout. Albo Mistrz Tetrisa. Mistrzem się nie nazwa, ale przynajmniej umiem grać w Tetrisa. No i mamy drugi dla chcących, a dla tych, którzy nie chcą, to przepraszam. I są raz gier w grę. Okulary. Dobra, więc teraz zobaczymy sobie okulary. Czyli ten kolor, znany jako Oculus.